Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku, kochany Józku, żyje z Pana Marysia. Kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, kochany Józku, moi drodzy, urodzin. Janusz Libicki natychmiast po zdaniu matury zaciągnął się ochotniczo do wojska, by walczyć na froncie przeciw agresji bolszewickiej. Od połowy lat 20. studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pasjonowała go teoria bankowości, utożsamiał się z liberalnym nurtem myśli ekonomicznej. W rok po ukończeniu studiów obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1936 roku na podstawie rozprawy Zarys teorii kosztów produkcji otrzymał habilitację. Coraz bardziej cenionym w świecie naukowym został stypendystą Fundacji Rockefellera. Rozszerzał swą wiedzę na stażach uzupełniających w USA i Wielkiej Brytanii. Mianowany zastępcą profesora na Uniwersytecie Poznańskim, wykładał tam prawo skarbowe i politykę skarbowości. We wrześniu 1939 roku w stopniu porucznika został zmobilizowany do macierzystego 7. Pułku Ułanów. Na wschodzie Polski dostał się do niewoli sowieckiej i trafił do obozu w Kozielsku. Profesor Swianiewicz, współwięzień Libickiego, ocalony z obozu, wspomina. Dziennik mówiony stał się niemal instytucją obozową. Był odczytywany bardzo donośnym głosem z jakichś ciemnych zakamarków ogromnych chórów cerkiewnych. Głównymi redaktorami byli podporucznik Leonard Korowajczyk oraz porucznik Janusz Libicki. Gdy przy likwidacji Kozielska wezwano go do transportu, wniosłem część jego rzeczy aż do miejsca, do którego wolno było zbliżyć się odprowadzającym. Podczas ekshumacji w Katyniu znaleziono przy zwłokach legitymację oficera rezerwy, dwa listy i książeczkę oszczędnościową PKO na nazwisko Janusz Libicki.